Witajcie kochani, dzisiaj wpadłem na genialny pomysł. Z racji tego, że nie tak dawno stworzyliśmy własne wlepy, to postanowiłem dzisiaj troszeczkę bardziej się z wami zintegrować, z widzami po prostu. No i na Instagramie napisałem post, że w danych miastach będziemy, sprzedam wam te wlepy za 8 zł, symboliczna kwota, a przy okazji was przewiozę, taka przewózka za to powiedzmy 8 zł, a dodatkowo macie wlepę. Kto napisze na Instagramie do mnie, kto będzie z tych danych regionów, no to bezpośrednio do niego przyjedziemy, przewieziemy go i damy wlepę. W pierwszej kolejności wpadliśmy sobie do miasta, w którym się urodziłem, czyli do Tureczku. No i mamy tutaj dwóch widzów, którzy zebrali. Tak w sumie spontanicznie wyszła akcja. No i mamy wlepeczki. Tak jak pisałem, takie symboliczne kwota 8 zł, a głównie chodzi o przejazd, że taka szybka przejażdżka. Znaczy szybka, no tak po mieście, luźno. To jest po jednej wlepeczce. Dzięki bardzo. Dzięki. Powiem wam ogólnie, że to wyszła spontan akcja. Oczywiście na Instagramie mogliście się dowiedzieć, że robimy taką akcję. O, tam po 14 chyba wrzuciłem relację, że robimy coś takiego. Po 16 już byłem w pierwszej lokalizacji. Teraz jedziemy właśnie na drugą lokalizację do naszego znajomego, który chce troszeczkę więcej wlepek, dlatego jedziemy specjalnie do niego na miejscówę. Później paru widzów też zgarniemy po drodze, już troszeczkę później, w późniejszych godzinach, bo nie każdy też może tak w południe, w sobotę, bo nagrywamy to w sobotę i też jeszcze jutro, to w niedzielę będziemy nagrywać. Kto się nie załapał, aby chciał, tutaj w okolicach. Też będziemy robić takie akcje, myślę, że gdzieś na Wrocławiu wkrótce. Troszeczkę szybciej się ustawimy po prostu z terminem, nie tak spontanicznie i potem konkretnie już pewnie by też więcej osób troszeczkę było na miejscówie. Byśmy sobie pojeździli. Kolejna miejscowa, Paweł, siemano, trzymaj lepeczki. I tak oto się przekazuje. No, dziękuję. Jeszcze gratis, przejażdżkę teraz szybko wbijaj i robimy przejażdżkę. Siema. Witamy kolejnego pasażera. Siemanko. Szybka reakcja, jedziemy najpierw w jedną stronę. Matko.
Tak, Konin to oczywiście galeria nad jeziorem, miejsce spotkań. No i tutaj zrobimy sobie drugi taki punkt, na którym troszeczkę postoimy dłużej. Kolejne osoby, jedna osoba się wstydzi, przekazuje wlepę, jedna, druga. Wsiadamy do fury, robimy krótką przejażdżkę, jeszcze wrócimy i trochę tu postoimy. Niestety dzisiejszy dzień kończymy troszeczkę przykrą sprawą. Jak słyszycie? Ten niepokojący dźwięk. Ostatnich chłopaków już przewoziłem, no to już zaczęło powoli tak syczeć. Prawdopodobnie poszedł mi jakiś wąż od podciśnień lub N75 zawór po prostu. No i trzeba będzie to ogarnąć, nie? Jutro od rana jedziemy do naszego znajomego, no i będziemy to ogarniać, więc macie do odcinka dodatkowy content. No po prostu, no tak się nieraz dzieje, no po prostu macie takie auto, to musicie sobie zdawać z tego sprawę, że coś tam zawsze może niestety pójść. Siemanko, dzień drugi przewożenia widzów. Dzisiaj zrobimy to bardziej nie tak chaotycznie jak wczoraj. Po prostu popisałem sobie po kolei na Instagramie ludzi, którzy są jak najbliżej mnie. No i po kolei będziemy to robić. Z turbiną prawdopodobnie poluzowały się śruby. Nie tak dawno było składane na nowo. Włożymy nowe śruby, dokręcimy turbinę. Sprawdzimy, czy wszystko jest dobrze. Sprawdzimy pod kąpem. Jedziemy teraz do naszego znajomego. No i później po kolei przewozimy widzów. Witajcie, jesteśmy z Krystianem, kolejny dzień. Cześć. Co się stało? Diagnoza wstępna. No co, odkręciły się śruby od turbo, bo ktoś zamienniki wstawił. Mechanik. Śruby przy turbinie muszą być kurczę oryginalne, bo na ciepło te są inaczej odporne. No co, miałem dwie i się wepło. Tak. No i mam nadzieję, że będzie śmigać póki co. Jeszcze potem testa zrobimy. No, odbierzemy śruby i jeździmy dalej, wozimy ludzi. A więc jesteśmy z Julką, siemanko. Siema. Szybko tutaj zgarnęliśmy po drodze, tutaj z okolic, więc blisko miałem, chociaż trzymaj wlepeczkę od razu. Dziękuję bardzo. No i co, tak sobie ocenisz, czy w miarę jedzie, czy auto, czy nie, tylko wyjedźmy. Ja też tak lubię, bo w porównaniu do mojej mamy, to no. Mój tata jak przyspieszy, to mama już się łapie i wystresowana, jak zawsze. No i ile koni ma twój tata? Jezus, nie wiem. Powyżej 200 czy poniżej? Nie wiem ile pasaty mają w sumie. Zależy z jakiej silnika.
Passat? No, lepiej. Tak? W porównaniu do Passata to... Dobrze. Różnica. Dobra, to dzięki. My lecimy dalej po kolejną osobę po drodze. Na razie, pa. I witamy kolejną osobę, Briana. No, pas szybki, jak coś. To sobie przypni. Julę tam widać z tyłu. Jak widać, zbiera się trochę, nie? Zbiera się. Podobało się. Filmy śledzisz na tak, bieżąco? Śledzę. Jaki ostatni oglądałeś? Ostatni to kurde... Z pomiarami czy z czymś innym? No, z tym 6 sekund do setki. No, no i dobrze, zna filmy. Akurat to oglądałem właśnie ostatnio z kolegami też. I... No, no to widzisz, leci. W szkole oglądacie coś tam? No, czasami się zdarzy, nie? Musisz polecać, żeby jak najdalej to szło. Wtedy będzie częściej można robić takie akcje, nawet gdzieś dalej. No i co? Fajnie, nie? Podobało się. Dobra. Nie zabieram czasu. No, też leć. My się będziemy widzieć pewnie gdzieś jeszcze. Dobra, na razie. Dobry. Siema. To jest wszystko. My się nie widzieliśmy jeszcze pierwszy raz. Ojejku, tak, pierwszy raz. Tak. I ten, masz wlepę. Dziękuję bardzo, tak za darmo. Nie, to jest płacone, nie mów, że to jest za darmo. Tak, tak. Dobra, dojechaliśmy z powrotem na Konin, kolejny dzień, jesteśmy z Kubą i z Martyną, siemanko. No i co, wbijajcie się do tyłu, jedna osoba do tyłu, jedna osoba do przodu, jak uważacie? Z
tyłu jest głośniej, a z przodu są chyba trochę lepsze odczucia. To zobaczymy. Zobaczycie. Spokojniejsze miasto. No, właśnie. A autostradowe obroty, jak sobie jadę, nie wiem, na Poznań czy gdzieś, to to jest cały czas 5000 na przykład obrotów, 4,5, jak sobie jadę tak normalnie, to wtedy są jaja dopiero. Jadę na inwestor, tam będzie prosto. Dwie przejażdżki. Jedziemy z Bartkiem, siemanko. Izy. Pawłem. Tak zwany Pablo. Tak, Pablo może nawet na środku usiąść, trochę się tam przesunąć, to wszystko. Nie chcesz? Paweł się wstydzi. No, Paweł będzie skakał. Coś takiego, tam chyba około 400-500 koni, coś kojarzę. No dobra, no
to bardzo się ślizgnąć na takim deszczu, że aż strach. Spotkaliśmy znajomego, z racji tego, że Seat Opel, dwa bratanki, to przyklejamy Seacika na Opelku Bożym, a Starka Boża. Jest tak wpasowany idealnie. No i chuj, będzie. Jeśli chcesz to znaleźć się na aucie, a nie, żebym ja znalazł się na aucie, to dokładnie musicie kupować takie wlepy. C8 Zico, a duża zadycha. Jesteśmy z ostatnią parką z Patrykiem i Nikolą. Tak, zapamiętałem. No i cóż, wsiadamy, jedziemy jeszcze. Jak oceniacie? Tak na szybko, od razu z wyjścia. No to zajebiście.